Siemanko ludziska, witam was w pierwszym odcinku z lasu. Ze mną będzie cały czas czarna Kitty. Co mi się tak przyglądasz od tyłu. To było złe. Okej. Nie wiem, to jest nasze któreś tam podejście do lasu. Kitty sobie je, dobra. To my sobie pójdziemy. Czekaj, tu chyba mamy wodę teraz. To zobaczymy może. Tak, dobra. Tu mamy blisko wodę, to tak dobrze mówię? Tak, ale to chyba nie ta woda będzie, gdzie jest łódka. To może? To woda w ogóle? Kurde, nie wiem. Idę zobaczyć bliżej, bo potrzebujemy liny, żeby móc się wybudować nie, na nie drzewie. Jest ta woda. No właśnie, też mi się tak wydaje. No ale dobra, no to przynajmniej wtedy się będę mógł... Przynajmniej będzie można się umyć tutaj. Dobra, plusku, jestem już czysty. Wyszłam, aż mi się toporek zmienił bardziej na żółty. O, królik ucieka. Dobra, ale królika na razie chyba nie musimy ruszać. Jakieś tam jedzenie z samolotu zabraliśmy. Dobra, no to jest... Jest nieciekawie, bo tutaj niestety nie będzie liny. Czaj, coś tam widzę. Moment, to zaraz tam podlecimy bliżej, zobaczymy. Nie, chyba jednak tutaj łódki żadnej nie będzie. No nie, trzeba pójść na ocean. Chyba tak. O, czekaj, lizard jest. Dobra, mam go. Czekają. Dobra, jakaś skórka, mięso, głowa nam niepotrzebna. Nie, tutaj, tu nie, tu na pewno łódki nie ma. Dobra, to wracamy na górę. Będzie iść w drugą stronę, chyba że ty poszłaś już w drugą stronę. Nie, idę do samolotu otwierać walizki. W sumie to musimy po... Ej, znalazłem wejście do tych, do ich jaskini. Ej! Dobra, to już wiemy, że tu będzie wejście, tam jest Kitty. Okay. To weź to oznacz, coś do budowania. Czy to jest, wiesz co, to jest z tyłu, za samolotem, więc... Aha, mamy burzę normalnie. O matko. O, lizard, chodź tu. A kurde. No, jaszczurko. Się nie bawimy, to nie fajna zabawa. O, dobra, będziemy mieli linę, także możesz chyba zaczynać budować dom. Tak. Tak, bo właśnie wlazłem do ich wioski. Zaraz pewnie przyjdą i mnie tu zjedzą, ale dobra. Jest tu gdzieś lina? Chyba ona wisi zawsze podwieszona gdzieś. Jest, mam. Dobra, mamy dwie liny, dobra. Super, to ja się stąd od razu evacuation. Idziemy do Kitty i budujemy sobie pierwszy dom na drzewie. O, mają... czekaj. No, weź to jedz, gościu. Znalazłem u nich też niebieskie jagody. Liczę, że może jakaś sadzonka mi wypadnie z tego. Dobra, to wracamy jeszcze na szybkość tutaj do Kitty. Zaraz gdzieś się znajdzie jakieś fajne drzewo. Musimy przed nocą zdążyć jeszcze zbudować sobie schronienie. Dobra, to jest do medycznych, to się też może przydać. Tutaj od razu będziemy się budować? Tak? No dobra, no niech będzie. Dobra, jest już lina. A czekaj, tutaj patyki są potrzebne do tego domu? O kurczę, dobra. To on, czekaj, tutaj pootwierane walizki, to coś pozbieramy. Niebieskie jagódki, dobra. To czas zaczynać rąbać drewno. Będzie to bardzo ekscytujący moment gry, rąbanie drewna. Chociaż, tak szczerze mówiąc, pierwszy raz jak ścięłem drzewo, to spadło mi na głowę, więc... znając moje szczęście, to też poleci mi na łeb. Nie, dobra. To mi nie spadnie na łeb, więc... Tyle dobrego. Dobra, pozbieramy te kłody tutaj szybciutko. Gdzie jest ten domek? Tutaj zaczęła już budowę. A, ty ten mniejszy wybrałaś, okej. O, tu jeszcze jakaś walizka, rąbniemy sobie ją. Co w walizce? Baton. No i fajnie. Ojej. Dobra. Cztery kłody z jednego drzewa. No to w miarę powinniśmy chyba przed nocą zdążyć to zbudować. Albo przynajmniej nim zdążą nam tu przyjść.
Zobaczymy. Standardowe kanibale. Ale mi belka spadła. No właśnie, słyszałem. Na głowę? Nie. Na dół spadła. Dobra, tam leci. Okej, okay, a nie na głowę. Mam dość sporą awersję teraz do tych drzew, żeby tak do nich podchodzić blisko. A oni tam nie mieli dynamitu? Wiesz co, nie rozglądałem się za bardzo. Zabrałem liny i uciekłem. Żeby nie było, to nie za bardzo chciałem tam im szaleć, wiesz, po tym obozie, bo nigdy nie wiadomo, czy nie przyjdą za chwilę. Nie, bo by się rzuciło i by kilka drzew poszło. Nie no, wolałbym, żebyśmy trochę pożyli, wiesz. Czekaj, właśnie, się zastanawiam, ty się orientujesz, Kiki, w tej grze drzewa odrastają, czy nie odrastają? Jak to wygląda? Chyba nie. Aha, no to byśmy mogli tutaj sobie ładnie wykosić ten teren, bo później by się może jakiś mur zbudowało i nie wiem, cokolwiek, żeby nas broniło przed... O kurde, ale no i bym sobie drzewo na łeb zwalił. To by było genialne. Walizka, a w walizce mamy... O, mamy piłkę do tenisa. Dobra, na razie ją wyrzucimy. Nie chcemy się biegać, szukać, gdzie Kitty jest, żeby w nią rzucić. Zabrała mi kłodę. No dobra, no trudno. To ja sobie zetnę to drzewo, będzie moje. Jeszcze jak zacznę w nie trafiać za każdym razem, jak tego chcę, to już będzie w ogóle. To naprawdę super. Rąbaj, rąbaj. Aha. Myślałem, że można sobie, wiesz, trzymać lewy przycisk myszy i on sam sobie będzie rąbał. A tu się okazało, że nie ma tak fajnie. Dobra, tam leci drzewo. Idziemy sobie tu. Dobra. Mamy jakieś kłódki. Znowu. No w sumie warto było tam pójść. Dobra. O, jeszcze tylko dwa drewna. Kurde, tu straszny hałas jest przez te. Gdzie ja ścinałem to drewno? Zgubiłem drzewo. Halo, drzewo, odezwij się. Ej, really? Albo ty mi buchnęłaś kłody, albo je zgubiłem. A nie, tu są, dobra. Teraz patyki małe. Jedna kłoda mi się trafiła. Której nie mogę już, dobra, to wyrzucamy. Patyków dobra, idę szukać. Są na ziemi albo takie. Nie, ale tu można też ściąć je, nie? Jak się nie mylę, te takie pomniejsze. I chyba ściąć będzie lepiej, bo tam chyba ich też ze trzy wypada. Coś mam jakieś złe przeczucie, że zaraz mi tu jakiś kurczę ten kanibal na ryj wyskoczy, a jak mam masz nadzieję, że trzy, nie. To możesz już tam donieść. Nie mam ani jednego właśnie. Właśnie, dobra, ściąłem to i chyba źle zrobiłem, że to ściąłem. No chyba tego się nie ścina, tylko się zbiera. O właśnie, czekaj, tu mamy wodę. Ciekawe. Napiję się i zobaczymy, czy jest zdatna do picia. Nie jest. Dobra, poczekajmy. Nie, bo mnie miotnęło jak. O, nie, dobra, to już myślałem, że znalazłem jakieś te patyki, a tu nie ma. Ale jest tu jakaś skrzynka, tylko najpierw jeszcze musiałbym w nią trafić. Dobra, mam leki. O, tu jeszcze jedna. Domek gotowy. Czyli Kitty została budowniczym, a ja sobie pobiegałem dookoła i o, znalazłem patyki na ziemi teraz. No dobra, czyli mamy domek, tak? To mamy jakieś tam schronienie, mniejsze, większe, ale jest. Czekajcie, tu mamy... O, jedzonko, dobra, to... W sumie to niebieskie to dają picie bardziej niż jedzenie chyba. Dobra, zobaczmy jak tu wygląda w środku w domu. Duże to nie jest. No dobra, no. Spać się da. Jeszcze sporo czasu mamy. No tu przynajmniej w tym domu mamy balkon jako taki, więc zawsze będzie można sobie popatrzeć na wariatów, jak będę biegać w nocy.
Dobra, co my tutaj jeszcze musimy teraz zrobić? Skoro mamy już schronienie na noc, to co potrzebujemy teraz? No tak w sumie nie za Jeszcze bardzo się. patyków. Do czego? No bo te kłody pozbieramy w jedno miejsce. Wiesz co, ja myślę, że czekaj, zobaczmy, co ja tu mam. Dobra, tu mamy crafting, okej. Craftować nie umiem, więc na razie się za to nie zabieram. Później się coś nauczę pewnie. I będę umiał coś skraftować. Właśnie. Jeszcze raz. O, mam blueberry. Mamy blueberry, to by się. Chociaż w sumie wiesz co, ja bym się przeleciał nad. To może następnego dnia, jak już dzień będzie, to byśmy się. Dobra, rąbnąłem ptaka, jakkolwiek by to nie brzmiało. Pozbieram może jakieś pióra z niego. Gdzieś polecą. Poleciało jakieś pióro. Ale gdzie te pióra będą? Na trzeba patrz. Dookoła. Tak, ale patrzę, jak je podniosę, to gdzie one lądują. Bo chyba nie podniosą jednak. Dobra. Coś się znalazło, tu jakieś kamienie. Tu woda. By się przydało przejść, w sumie kurczę, trochę trzeba było to posprzątać. By się przydało przejść nad ocean, tam może była szansa żółwia upolować. Okej, dobra, na razie to zajmujemy się tak czysto zbieractwem. Dobra, tu mamy coś do stworzenia leków. Aloes jest, wiem, że potrzebny do stworzenia leków. Dobra, co to tak tu świsnęło mi za uchem, nie wiem. Nieważne. Będę twardy i będę udawał, że się niczego nie boję. Kiedy mnie tu kurcze i krzaki nawet straszą. Dobra, co ja w ogóle chcę zjeść? Dobra, eksperyment naukowy. Mi zaraz dziabnie to. A jednak nie. Dobra, jest jeszcze patyk, jest coś do leczenia. Trochę tych patyków pozbierałem. To przenieść. Ale cały czas mam wrażenie, jakby coś za mną łaziło. Dobra, tu jest sporo tych niebieskich. Gdzie ty jesteś? Jestem tutaj przy tym. I ciebie tu nie ma. O, tu jest jeszcze jakaś walizka, której nie otwierałem. To zobaczmy. O, zegarek. Dobra, to już możemy odmierzać sobie czas. Aha, ty tutaj to robisz. Okej. Jeszcze trzech patyków brakuje. Tu mamy wodę. Ciekawe, czy ta woda jest zdatna do picia. Idę zobaczyć, bo może będziemy mieli wodę taką, tak dość blisko, więc nie będzie trzeba się za bardzo tym przejmować. A przy okazji może jakiegoś lizarda się jeszcze tutaj upoluje. O, czekaj, jest dziób statku tutaj. Mało zawału nie dostałem przez tą burzę, nie? Lizard, stój! Chono tu! Mam cię! Gdzie uciekasz? Ej, no, turla mi się po ziemi, dobra. Złapał go jakoś. Brawo, tej gościu, dobra. Mamy dwa mięsa lizarda, więc w sumie tak tragedii nie ma. Królik, ale ty królik to uciekaj, tam jakiś ptak. Dobra, czekajcie, idziemy tutaj do tego statku. Też powiedziałem, ten widzę przód samolota, mówię, że idziemy do statku. Swoją drogą fajnie go ten samolot rozwaliło, nie? No bo niby. Dobra, mniejszy kamień, dobra, rzucimy sobie kamieniem. Jakieś części, dobra, mamy jakąś część gazety. Nie wiem w sumie do czego to jest, ale mamy to. Dobra, mamy flargana, jakieś części. Ty, jak ten pilot tu wylądował? Normalnie nie wiem, co oni tu No robili, się idę zobaczyć. ale mniejsza z tym, a podniosłem sobie kamień, ale Są żółwie. tak trochę się wypiął. No To nie. żółwie by nam się przydały. Czekaj, czy ta woda jest tutaj zdatna do Pewne są picia? inne. Chyba nie. Moment, muszę sobie zamienić, bo jednak Ty flargan może zobacz, one nie być. są takie same. One są. Wtedy były Czekaj, takie płaskie. gdzie ty jesteś? Tutaj idę. Zobacz go sobie. Troszeczkę może. Dobra, łepek.
Aha, dobra, to ty już go tam Ptaka oprawisz. zabili tutaj. Okej, dobra, to ja zabiorę mięso. Gdzie masz ptaka? Nie ma ptaka. Poleciał sobie ptak. Nie wiem, czy ptaki przypadkiem nie gubią. O, jaszczurka! Hono tu. Dobra, mam cię. No nie pan. Pilnuj mnie, bo oprawiam tego. Ej, to są kanibale. A, głowę podniosłem, nie wiem po co. Dobra, są. To wracamy sobie do domu normalnie już teraz. Na gieta, tym się rzuca, to wyrzucimy. Bo on już tam stoi i się patrzy tak trochę na nas. Ej, tęcza jest. Pierwszy raz to w sumie widzę w tej grze, że jest taki motyw, żeby tęcza była. Wolę iść jednak do domu, pizza, żeby się z tymi kanibalami za bardzo tutaj nie bić. Tym bardziej, że chyba też się będzie zbliżała noc, więc. Więc to tak średnio. Dobra, już więcej kamieni nie możemy zebrać. Przydałoby się może ten, a jak będzie już rano, to zrobimy sobie to jakieś ognisko. To nie można upiec te lizardy i żółwia. I zrobimy sobie pewnie na deszczówkę zbiornik. Biegają tutaj, no wypadli są. To ty wracaj tutaj, ja jeszcze sobie skrzynki pootwieram przed nocą. O ile w nią trafię, kurde. No, dobra. Dobra, jakiś alkohol. No nie mogę w skrzynkę trafić, bo. Aj, no czemu? Dobra, teraz. Okej, jakieś leki. Aha, jest tęcza. No mówiłem, że właśnie jest. Dosyć ciekawie to wygląda. Ej, czekaj, mam piłkę do tenisa. Kanibale aportują? Biegną za mną. To fajnie. To Kitty widzę się dobrze bawi. Aha, tego chyba nie mogę Ja się rozwalić. Czy mogę? schować. Czekaj. A mogę jednak to rozwalić. Dlaczego nie Mamy mogę wejść batonik. wyżej? No, odrapuj się. No nie mogę. Ej, co jest? Czemu? Poka. Mamy chyba jakiegoś buga, czy co? Really? Nie można tu wejść teraz. Czekaj, bo tutaj coś leży. O nie, to nie jest przy tym. O, mogę wejść. Spróbuj się troszeczkę odsunąć. I wtedy spróbuj wejść. Możesz? O, teraz mogę. Dobra. Idzie Kiki, to już jesteśmy bezpieczni na drzewie. Swoją drogą, moment, bo coś mi... mamy noc już, więc. W sumie zaraz tu przyjdą, żeby nas zjeść. To ty uderzyłaś w drzewo? Może się spać. Co czekaj? Ja się tutaj. Wiesz co, nie wiem, czy nie o ten patyk się buguje. O, i teraz nie mogę się ruszyć. Dobra, już mogę. Dobra, to tu mamy Z, żeby spać, tak? Dobra, to dajemy sobie Z. Ja dałem, zagłosowałem za spaniem. I love travel. Fajna koszulka swoją drogą, ale no, i niestety została czarna w tej grze. No dam za ty co. Okej, Z. No jest, 2 na 2, już możemy. To chyba ja muszę po tobie jeszcze potwierdzić, że idziemy spać. Dobra, jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni i w ogóle jest źle. Dobra, schodzimy sobie z drzewa, czekajcie. Tu by się przydało nam chyba jakieś ognisko zrobić. Właśnie, takie. O, czekaj, wiesz co? Myślę, że tutaj fajnie będzie sobie ognisko ustawić. To było pod B, tak? I to będzie ognisko. Gdzie są ogniska? Tutaj w ogóle, bo ja się w tym jeszcze tak. O, jest coś, co nam się przyda, ale gdzie jest? O, jest fire. To te będzie najlepsze na razie. Tak, tu je ustawimy. Nie mamy patyków, żeby je zrobić. Trochę liści brakuje. Jeszcze kilka kamieni. Dobra, to trzeba by było pozbierać. Jakaś chyba? Móc to zrobić tutaj, te nasze prowizoryczne ognisko. Dobra, idziemy szukać patyków i liści. Powinno jeszcze coś nam wypadnie ciekawego? Chyba nie. Coś ale jakiegoś pająka znalazłem pod kamieniem, jak podniosłem. Jest? Dobra, tego już nie można. Jednego patyka i kilku liści jeszcze nam brakuje. Dobra, zobaczmy tu. Już.
Zrobiłaś? No. Poczekaj, idę zrobić ten. Wrzucę może do. Ej, o, tu jest nisko, dobra. Podpalimy je i teraz. Aha, czekaj, trzeba chyba najpierw wziąć żarcie w łapę. A nie, czekaj, C jest zaznaczone, że. A, można położyć. Na C się kładzie teraz. Liście. Nie, mam jaszczurkę pod C i położyłem mięso z jaszczurki. A, bo ty masz mięso, ja nie mam mięsa. No to bierz pierwsze, bo ja mam dwa. No trochę wieje. Tylko nie wiem, kiedy ono się upiecze niby. Ty jak zgarnęła szybko. Dobra, to pieczemy sobie drugą jaszczurkę. Te jagody jak zjesz, to woda ci się uzupełnia. No chociaż co prawda chyba sobie pozwolę na jedną lub dwie, bo... Gdzie są? No troszeczkę słabo. W sumie mamy fajny trójkątny domek na drzewie. To trzeba nam przyznać, że umiemy budować. No czemu ten lizard się tak długo piecze? Liści dokładaj. Wiesz co, chętnie, tylko ich nie mam. O, jest, id, dobra. Zeżeramy sobie normalnie całą jaszczurkę. Dobra, to jaszczurkę mamy. Tu jeszcze jagodami się dobijemy, żeby nie marnować wody. I Masz jakieś właśnie, patyki? teraz chyba mam, ale zaraz czekaj, bo chcę nam postawić. Gdzie to było? Tu gdzieś to widziałem, ale teraz nie wiem gdzie. Ja postawiłam to do wody. A właśnie, też chciałem to postawić. W której to jest zakładce? Bo nie wiem za bardzo, się nie orientuję jeszcze w tym. Tu mamy pułapkę, jakieś pułapki ogólnie, tu mamy schronienia. O jest, tu jest, dobra. O, to ja postawię od razu tutaj jeszcze jedną, bo chyba mam skorupę. Nie, nie mam skorupy. Dobra, to ja idę tutaj, zobaczę, może będzie jakiś żółw jeszcze, to sobie go upolujemy. W sumie nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, jak się hostuje tutaj serwer i będzie się nagrywać. Ale jak widać, jest chyba wszystko ok. Dobra, żółwie. Cip, cip, taś, taś. Może lepiej nie, bo kanibal przyjdzie i będzie dziwnie na takie zawołania reagują. Lizard, lizard, chod tu! Ono tu! Uja. A, dobra, fajnie, zabiłem go, on się turla, a... Dobra, mamy skórę. Ta skóra do czegoś się przydaje, tylko chyba jeszcze żywica jest potrzebna. What the fuck, co ja się tak pochlastałem? Dobra, myjemy się. Myłem się poprzedniego dnia, kurczę, zabiłem lizarda i cały jakiś taki pochlastany byłem, jak nie wiem, co on robił. Dobra, rozejrzyjmy się, nie widzę tutaj kanibali, więc szukamy żółwia na brzegu. Ale to chyba tu będzie ciężko o żółwie akurat, bo żółwie raczej przy oceanach. Opa, patrzmy. No, ten gościu nie jest w stanie przejść obok kamienia. Dobra, no tutaj nic nie ma niestety. Właśnie, ty pamiętasz, do czego się używało właśnie tego? Sobie Skóry do z wioski jaszczurek? kanibali, a oni tutaj siedzą. A, Ja no byli się to, no to. modlić. Aha, no to fajnie, to ja na twoim miejscu bym stamtąd uciekał. Uciekam. Bany hopa włączyłam i uciekam. Skrypt na bany hopa, jakieś WH i mamy wszystko. A nie, to nie ta gra, dobra. No tu króliki biegają, ale króliki to mnie nie interesują na razie. Szukamy czegoś ciekawego. Przyda się znaleźć jeszcze gdzieś drogę nad ocean. Tak, chyba uciekli. Swoją drogą przed tym ostatnim update'em, jak żeśmy z Kiki grali, to mieliśmy takiego farta, że musieliśmy spędzić noc na takim, kurczę, nie wiem, jakby sokolim gnieździe to chyba można nazwać, tak? Czy jakoś tak to się nazywa fachowo. Nie wiem, jak ktoś się interesuje takimi rzeczami, pewnie będzie więcej, to musieliśmy tam noc przesiedzieć, bo nie dało się zejść, bo było trochę ich za dużo tam przyszło. A co gorsze, każdy chciał nas z nich zjeść, więc... Znaczy, ja w sumie nie wiem, czy oni nas jedzą?
O, czekaj, 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 czy ja Tam dobrze sami siebie widzę? Dobrze. pozabijali. Nie, króliki. Znaczy, no, po części. Szkoda, że tutaj nie można tej wody pić. To jest dziwne. No, niby jakiś tam nie wiem, rzeka, jezioro, cokolwiek tutaj jest, a nie można z tego pić. Więc to jest akurat słabe. Dobra, no co, tutaj nic nie mamy. Właśnie, bo pytam, nie wiem, czy mi odpowiedziałaś, do czego nam jest skóra jaszczurek potrzebna? Z niej się jakąś zbroję robię, kurwa, przyszli tu. No. Dobra, idziemy tędy, bo dwóch tutaj sobie spaceruje plażą, nie? Tak wiesz, bez przypału, patrzcie, jak sobie łażą. O, Właśnie on już idzie chyba mnie polem zwąchał. idzie. Ty zwąchał mnie normalnie, biegnie chyba po moich śladach. Spierdalaj. Ja się stąd ulatniam. Takie Przydałby dziwne nam jagody się... nie polecam. Białe? Nie, jakieś czerwone albo czarne. Takie dziwne, no. Widziałem Te go, a są teraz te go patyki nie głupie. widzę. No właśnie, o dziwo, że tutaj jest z patykami jakiś taki dziwny problem, że ich nie ma. Dobra, walizkę praw gościu. O, mam piłkę, idę zobaczyć, czy oni aportują. Zawsze byłem ciekaw, a gdzieś tu łazili sobie niedawno. O, są. Dobra, ale rzucimy sobie tak z daleka piłką w nich. Kurwa, kobieto, chcesz mnie na zawał wykończyć? Ja pierdolasz, podskoczyłem, jak skończyła to budować. Jakiś taki nagle dziwny dźwięk za mną. Nie no, ale... Nie jestem do tej gry przyzwyczajony jeszcze, nie znam wszystkich jej dźwięków. I kurde, aż mnie normalnie trząchnęło. Czekaj, to się da rozbić? Chyba nie. Nie, tego nie da się rozbić. No dobra, mamy domek taki 2 na 10. Nawet nie. Dobra, tutaj o, jakieś leki jeszcze. Czekaj, bo wiem, że dało się jakoś zrobić szafkę, nie? Czekaj, pójdę do domku, zobaczymy, czy... Jakbym chciał ustawić, bo wiem, że można na tą szafkę leki odkładać, na przykład tam takie rzeczy. Tylko czy damy radę ją tu postawić? Zobaczmy, Chyba na czekajcie, tu. zewnątrz. I to B. I to. O, tu mamy to, dobra, to nam się przyda na pewno też czasem. Tylko w jakiej zakładce to będzie? Tu jest jakieś coś customowego. Droga, podesty, jakieś takie rzeczy, to nie. Tutaj też nie. Jest Kurtaczki za jeszcze. tym stojakiem na kamienie. Na drewnach. Masz tą kartę, no to następne. A jest. Large coś tam, tak? Dobra, a o, tutaj byśmy mogli to postawić, tylko czy to jest w dobrą stronę, czy jest w złą stronę? O, chyba tak będzie dobrze, ale jeszcze raz muszę to obrócić, bo krzywo to zrobiłem. W drugą stronę się nie da, da się tylko na R kręcić. No dobra, niech będzie. 8 kłód nam potrzeba do tego. Dobra, no to tutaj mieliśmy gdzieś te kłody. Jak ty je tam wyżej zaniesiesz? Nie wiem, Zobaczyć czy... się da. No. Nie mam bladego pojęcia, jak to tam zanieść na górę. No nie, nie da się. Dobra, chyba musi mój Idź gościu tam. przypakować trochę, bo nie da się. Nie, no to będziemy musieli to na dół przenieść. Myślę, czy by, wiesz co, czy by... A, po co ja to wziąłem? Idę tam to na górze rozwalę może. To się da rozwalać jakoś? Jak nie Da jest się, tam jest zbudowane? coś takiego. Aha, nie wiem, czemu nam tutaj się będzie talina bugować. Dobra, trzeba z dalszej odległości po prostu do niej podchodzić. Jak się przy niej stoi, nie da się wejść, bo jest od razu coś a la bug, że... O, jest, na C da się to usunąć, dobra. Fajnie, więc czekaj, może byśmy na dole postawili tutaj pod tym drzewem większy domek, taki jako magazyn, nie? To mogłoby być całkiem niezłym pomysłem. O, tu mamy jeszcze jakąś walizkę.
Dobra, przeszabrujemy jeszcze tu chwilę. No w sumie pierwszy odcinek będzie zbliżał się do końca. Mamy dom, żyjemy. Kitty Mał mnie nie zabiła dwa razy na zawał, więc chyba będzie wszystko ok. Myślę, że w następnym odcinku może jej się niestety udać to. Tu jeszcze sobie pozbieramy to. Ok, mamy. O, naszym sekami to wywalimy. Jeszcze kurczę chciał ptaka znaleźć jakiegoś. Nie wiem, czy dobrze robię tu idąc w ogóle, bo... Jakieś złe przeczucie, że tu idę. Dobra, trochę patyków pozbieramy. W ogóle gdzie ty tą wioskę kanibali miałaś? Już musiałem ją następnym razem zaprowadzić, to zobaczymy gdzie ona jest. Samolot to za nim. Cały czas gdzieś tak obok siebie słyszę, jakby ktoś jagody jadł, nie? Może nie jadą jagody. O, czekaj. Nie, to liście z drzew lecą. Już myślałem, że pióra z ptaka. Dobra, tu mamy tą wodę, co testowałem, czy jest zdatna do picia i nie była. O, jest walizka. Coś znalazłem, jakąś jakby kartkę papieru i chyba słyszałem kanibala, tak? Może nie. No dobra, patyk. To nam się akurat przyda. Złe w tej grze jest to, że w sumie nie ma żadnej mapy, ale dobre jest to, że akurat domek się na przykład zawsze świeci. W którą stronę iść, tak jakbyśmy go zawsze widzieli niby. Poczekaj, inwentory. No dobra, mam jeszcze 3 mięsa lizardów i jednego żółwia, więc nie jest, a to na nie jest poluje? Źle. No okej, okay, dobra. Czekaj, to ja może wezmę tutaj, jak już tu jestem, to przy okazji tutaj, tu mamy to, dobra, tak, tak, tak. Tu to. Dobra, to jest pod B. Tutaj gdzieś, tu są shelters, tu jest to, o tu jest ten większy domek. On troszeczkę by nas kosztował, ale chyba będzie warto go tutaj gdzieś pod tym drzewem umieścić. Tak go postawimy, będzie dobrze. Czekajcie, zobaczmy. Chyba będzie ok z nim tu w miarę. Nie robię tego, tylko rozwal skrzynkę. O i... No, w sumie dobrze, bo tu byśmy mieli i tu byśmy mieli taki domek magazynowy, gdzie można było coś moglibyśmy chować. Zaraz, te dwa drzewa niby można ściąć. Mam nadzieję tylko, że nie poleci na domek. Nie przepadam za wiatrem, bo jak jest wiatr, to z reguły przychodzą te wariaty. Dobra, to zbierzemy sobie może. Dobra. To będzie wymagało od nas 89 drewna. Tutaj to zbudować, więc trochę będzie trzeba. O, tu jest jakaś szmatka, dobra. Czekajcie, wypniemy tą walizkę, żeby ona nam się cały czas respiła. Bo ona może się przydać jednak. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie. Zastanawiam się, czy te właśnie drzewa tutaj ścinać, bym je w sumie zostawił. Tak nawet na wszelki wypadek, żeby tu były te drzewa. O, te bym na pewno ściął, bo byśmy więcej tu mogli sobie widzieć. Leci, dobra, tam leci, okej. Okay. Na pewno nie mi na łeb. Więc to jest na plus. Dobra, mamy kolejne. Okej. Okay. Mamy prawie skończone, pewnie dokończymy budowę w następnym odcinku, żeby wam już na dzisiaj
dłużej nie przedłużać. Gdzie jest czarna Kitty? W ogóle gdzieś spierdzieliła. A pan Papierków jest. szukałam. Dobra. Także my wam serdecznie dziękujemy. Możesz Kitty podziękować jakimś, nie wiem, wysokim hop hop albo coś. Hop hop. Tak, jest czarna Kitty, która kocha podróże według jej koszulki. Tak, papa. Tak. Tak, masz na koszulce I love travel. Także my wam serdecznie dziękujemy. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Link do kanału Kitty będziecie mieli w opisie. Za teraz serdeczne dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku z lasu. Siemanko. Hej, hej.